Póki co wydaje mi się, że mamy bardzo dużo jeszcze wolności. A w tym procesie dewolucji, że tak powiem, tego negatywizmu będzie coraz więcej, ponieważ widać tą tendencję. Widać, że ta głupota się pogłębia. Że ludzie stają się coraz głupsi, coraz bardziej hedonistyczni, egoistyczni. To po prostu widać. I w związku z tym, jak zdajemy z tego sprawę, jak to wygląda realnie i widzimy, ile mamy jeszcze wolności, że nie żyjemy jeszcze póki co w tym kraju w jakimś przytłaczającym cierpieniu, tak, które po prostu w pewnym sensie nie daje nam żadnej przestrzeni, bo to jest definicja piekła, kiedy nie mamy żadnego ruchu, żadnej przestrzeni, żadnej możliwości. Jesteśmy zaszczuci w pewnym sensie przez warunek i niewykorzystanie tego jeszcze, póki to jest, do znalezienia tej darmy, czegoś prawdziwego, tej złotej nici w tym labiryncie głupoty, no to właśnie jest definicja po prostu ignorancji. Bo to już jest taka guna tamasowa, która jest jak po prostu ołów i tylko będzie nas ściągać w dół, ponieważ domyślnym programem tej matrycy jest po prostu rozpad i jest anihilacja, tak? To jest domyślny kod tej rzeczywistości. Zauważmy, że kiedy po prostu nie dotykamy czegoś, nie ma w tym żywej energii, wsparcia, troski, to się po prostu rozpada, niszczy się, zużywa, degeneruje. Taki jest domyślny program. Dlatego kiedy odpuszczamy, po prostu pochłania nas właśnie tamas. Gęsta magma. I oprócz tamasu, który jest oczywisty i który widać coraz bardziej, tej takiej bierności, można powiedzieć, to jest taka apatyczna masa ludzi, po prostu pogrążona po prostu tylko w tej hipnozie mediów, która tylko konsumuje już i szuka takich tanich uciech. To jest jeszcze w ogóle ta jakość rajasowa, ci rajowie, że tak powiem, tej rzeczywistości, władcy, miliarderzy, ludzie, którzy po prostu mają full, którzy zarządzają tą matrycą, dewastują tą planetę i wysysają tą masę ludzi pogrążonych w tej apatii, w tym tamasie. To jest to paliwo, które ich zasila. No i cóż, no, na tym polega w dużym skrócie po prostu ten temat, który się pojawia w mediach, po prostu tych nierównościach, które narastają i tego będzie coraz więcej. Ostatecznie doprowadzi to po prostu do aktów skrajnej agresji. Ponieważ w momencie, kiedy ludzie już nie będą mieli nic do stracenia, wówczas no cóż, po prostu poleje się przysłowiowa krew. I co jest nieuniknione w takim układzie, już ja bym na cuda nie liczył tutaj, tak? Ponieważ dystrybucja tych dóbr tak zwanych, no jest patologiczna, tak? Są ludzie, którzy po prostu posiadają absurdalne ilości dóbr, pieniędzy, ziemi. I całe masy ludzi, którzy nie mają w zasadzie po prostu niczego. I kolejną rzeczą, która może nam uświadomić dobitnie, gdzie jesteśmy, jest fakt, że w dużej mierze, na przykład na takim YouTubie, ci najbardziej znani YouTuberzy to są najczęściej zwykli przestępcy, zwykli ludzie, którzy dorabiają się właśnie na tej głupocie, na tej perwersji i dla całych mas młodych ludzi stają się po prostu wzorem do naśladowania. Co otworzy taki komunikat dość absurdalny, że w zasadzie to na głupocie się teraz można dorobić. Na przekraczaniu kolejnych granic dobrego smaku, moralności, etc. To jest ten pomysł, ten plan zacny. I dlatego wydaje mi się, że świadomość w jak szybkim tempie się degenerujemy, no powinna być dla nas bardzo, ale to bardzo czytelna. I wydaje mi się, że ta wolność też polega na tym, że to jest nasz ruch na tym polu, tak? Czyli możemy zdecydować, w którą stronę chcemy iść. Czy chcemy naśladować właśnie tą głupotę i arogancję, iść w ten hedonizm, w tym takie krótkotrwałe spełnienie, takie nasycenie, po której przychodzi jeszcze większy głód. Czy pójdziemy w drugą stronę, w pewnym sensie pod prąd tych trendów,
i zaczniemy szukać prawdziwej darmy, prawdziwej wiedzy, czegoś, co naprawdę może nam pomóc, ponieważ w dużym stopniu właśnie całe to środowisko takich przebudzonych, w cudzysłowie, to są ludzie, którzy wciąż obwiniają innych za swój własny stan. Zapominając o tym, że tak naprawdę to my zapracowaliśmy na to, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, w jaki sposób jesteśmy, bo to jest prawdziwa wiedza, tak? Która daje dodatkowo taką świadomość, że to od nas zależy, co z tym zrobimy. Że nie jesteśmy tylko ofiarami, tak? Bo ten syndrom bycia ofiarą, taki znacznik tych wielu systemów religijnych, które nas zapętliły w tym ciągłym obiegu, w tym ciągłym bycia potępionym, szukającym łaski wymyślonych, okrutnych bogów, tak? Wystarczy przeczytać religijne pisma. Widać, że to jest po prostu jakiś archaizm, który w zasadzie już w ogóle niczemu nie służy, oprócz tego, aby nas jeszcze bardziej pogrążać w tym. I teraz tym wszystkim jest właśnie taki moment prawdy, tak? Bo to jest, że te wszystkie rzeczy wychodzą na wierzch. Możemy mieć coraz większą świadomość tego, jakie to są fikcje. Możemy w coraz większym stopniu odkrywać tych ludzi, ich prawdziwą naturę, tych wszystkich oszustów, albo sami się ujawniają, tak? Ponieważ, no cóż, no jest to w pewnym sensie czas ujawnienia właśnie prawdy, tak? Kiedy ona staje się dostępna. A wydaje mi się, że to jest ogromna, ale to ogromna szansa dla nas. I wydaje mi się, że tą realną darmą jest właśnie odpuszczanie, tak? Czyli to jest uwalnianie się z tego materializmu. Rozwijanie szczodrości, nieprzywiązania. No to nie wyklucza tego, że możemy się cieszyć zjawiskami. Cieszyć się tym, że coś posiadamy. Ale jednocześnie może to być taka otwarta dłoń, tak? Że my nie trzymamy czegoś w pięści, tylko po prostu jak chce, to odchodzi. Dawanie wolności wydaje mi się, że jest jednym z większych darów, jakie możemy dać. I ja tak uważam, że to jest po prostu prawdziwa miłość. I życzę jej sobie i wam.